Jak mnie ktoś pyta, co będzie, to jestem tym po prostu przerażony, bo nie wiem, co będzie. Skąd mam wiedzieć, co będzie? Ale czasami pewne wróżby się sprawdzają. Oczywiście to nic nie znaczy, bo jeżeli wróżbita wypowiada się na temat przyszłości na przykład dziesięciokrotnie, pięć razy mu się sprawdza, a pięć razy mu się nie sprawdza, on się chwali tym, że mu się pięć razy sprawdziło, ale to znaczy, że mu się tak naprawdę nigdy nie sprawdza. Że nie można się oprzeć na jego wróżbach. Jeżeli wróżbicie się sprawdza 10 razy, to jest wróżbitą doskonałym. Jeżeli mu się nie sprawdza 10 razy, to jest wróżbitą doskonałym. Można mu zaufać, oczywiście negatywnie. No więc ja nie będę się chwalił, że czasem mi się sprawdziło, tylko jednak spróbuję powróżyć mimo wszystko. Otóż, kiedy był wielki dodruk pieniędzy po poprzedniej odsłonie kryzysu, który się skończył w Ameryce lat temu kilka i potem jeszcze był w Europie, w strefie euro, to tłumaczyłem, że to nie spowoduje wielkiej inflacji, bo jest wielka presja deflacyjna, czyli na spadek cen, że te pieniądze są pochłaniane przez czarną dziurę i że wielkiego wzrostu cen nie będzie. Natomiast jeżeli dodruk się wstrzyma, to będzie spadek cen, czyli deflacja. To się akurat sprawdziło i sprawdza się do dzisiaj. Ciągle jak mówią, że musi wreszcie być ta hiperinflacja spowodowana dodrukiem, to po pierwsze na to odpowiadam, że nie, bo już widzimy, że tak nie jest, a po drugie nie, bo dodruku już nie ma. Te pieniądze wsiąkły. A więc jest presja deflacyjna, którą widzimy dzisiaj w ostatnich dniach na rynkach ropy i akcji. Tam, gdzie były wielkie wzrosty, zwłaszcza na Nasdaqu w Nowym Jorku, wzrosty się skończyły. Był gwałtowny spadek przez kilka dni, przez kilka sesji, wstrzymany na razie wczoraj, no ale spadek tygodniowy i tak wyniósł około 10, prawie 10%. Więc pozwalam sobie mimo wszystko coś tam przepowiadać i teraz chcę odpowiedzieć na pytanie, czy czeka nas raczej totalitaryzm, czy raczej etatyzm, rozwój państwa, które się wtrąca we wszystko i tak dalej, prawa, tego nadmiaru prawa, nadregulacji, czy czeka nas coś wręcz przeciwnego. Oczywiście znowu wiedzieć nie mogę, ale coś tam sobie myślę. Mamy z jednej strony, teraz to uproszczę bardzo, taką wizję przyszłości, że oto w lasach polskich wylądują żydowscy komandosi, zaprowadzą tutaj Polin albo Judeopolonię, będziemy mieli nędzę i totalitaryzm. Niektórzy widzą nędzę i totalitaryzm bez Żydów, a inni widzą Żydów bez nędzy. No cóż, myślę, że nie. Myślę, że Żydzi nie wylądują i to jest osobna historia, dlaczego nie powinni i dlaczego im się nie opłaca lądować w polskich lasach, czego się bał zresztą skądinąd wspaniały polityk Grzegorz Braun ostatniej wiosny. Natomiast czy czeka nas rozrost biurokracji, nadregulacji, etatyzmu, socjalizmu, donosicielstwa, inwigilacji i tak dalej? Myślę, że to się wszystko zawali i jednak czeka nas raczej optymistyczna przyszłość. Co do prawa na przykład. Weźmy sobie ten nadmiar prawa, który bardzo przeszkadza żyć. Żaden prawnik nie zna całego prawa polskiego, które inkorporowało też przecież prawo Unii Europejskiej. Chcę to powiedzieć o tym w kontekście liberalizmu, bo miałem teraz rozmowy o tym, czy jestem liberałem, czy nie jestem liberałem. Oczywiście, czy ja jestem liberałem, nie ma żadnego znaczenia, bo nie jestem politykiem, nie będę rządził Polską, więc nie ma znaczenia, czy jestem socjalistą, czy liberałem. Mogę sobie gadać po prostu, co chcę. No ale zwłaszcza, że gdybym miał być politykiem, to i tak polityk, jak wiadomo, zmienia poglądy w zależności od warunków i to jest dobrze, bo polityk kieruje się okolicznościami, a nie swoimi
głębokimi przekonaniami co do ustrojów, na przykład, czy gospodarczych, tak? Ustroje gospodarcze, czy ustroje, w ogóle ustroje, nie są aż tak istotne, żeby trzeba było się trzymać jakiejś jednej linii przez całe życie, w którą się kiedyś tam w dzieciństwie wierzyło. Czy uproszczenie prawa byłoby, jest postulatem liberalnym? Czy deregulacja jest czymś takim? No oczywiście przepisów musi być mało. Głupich przepisów ma w ogóle nie być. To wymaga deregulacji. To wymaga uchylania istniejących ustaw, w całości lub w części. Ktoś w Polsce może przyjdzie i uchyli te tysiące niepotrzebnych przepisów. Ale być może po prostu wyjdą one z użycia. Być może to się samo zrobi. Ponadto, czy deregulacja to jest właśnie liberalizm? No, nie wiem, czy to jest to samo. Czy jeżeli ktoś woła o deregulację, to jest liberałem, czy po prostu jest zdroworozsądkowcem, tak? Czy liberalizm ma przyszłość w Polsce? No, słowo liberalizm znaczy tak wiele, że aż nic. Liberalizmem nazywane są pewne praktyki, pewne ideologie. Ideologia nigdy nie jest praktyką, więc już mamy rozdziew znaczeniowy. Liberałami w Polsce nazywano panów z rządu Krzysztofa Bieleckiego. Liberałem miał być podobno Leszek Balcerowicz. Sam siebie liberałem nazywał od pół wieku Janusz Korwin-Mikke. Jego koledzy z byłego UPR-u wolą słowo wolnościowiec. Tych ludzi w sumie niewiele łączy, poza tym, że chętnie zarobią parę złotych. Ale to my wszyscy chętnie zarobimy i wszyscy w takim razie jesteśmy liberałami. Partią liberalną miała być Platforma Obywatelska, ale poza drobnymi szczegółami PO chyba niczym się nie różni od rządzącego PiSu. No ostatnio by się różniło, bo pewnie by nam nie znieśli lockdownu. Bo to są ludzie wierzący w te brednie płynące z Zachodu. Ale generalnie, no nie wiem, PiS był ponoć partią solidarną. No ale już chyba taką partią solidarną nie jest, już podnoszą podatki, już się biorą za nas, bo kryzys idzie. Tak naprawdę to jak którakolwiek z tych partii tworzy rząd, to potulnie słucha wierzycieli, mocarstw, hołubi bank centralny niezależny od rządu i od narodu, zbiera jak najwięcej pieniędzy, gnębiąc tych albo innych poddanych, kupuje sobie tanio zastępy ludności uzależnionej w sensie dosłownym i przenośnym, czyli urzędników, rodziny urzędników, świadczeniobiorców. Liberałowie podobno już żyli w XVII wieku, ale nie wiedzieli, że są liberałami. John Locke stworzył filozofię polityczną, która uzasadniała prawa człowieka w oderwaniu od Boga i od przyrodzonego ładu, od natury, od naturalnego prawa. Locke uważany jest za twórcę koncepcji praw człowieka, oderwanych właśnie od prawa naturalnego. Prawa człowieka są koncepcją podobną do tegoż prawa naturalnego i nawet się odwołują do natury, ale w konsekwencjach swoich obie koncepcje okazują się często sprzeczne. Benedykt XVI, jak był papieżem, jak rządził jako papież, bo papieżem cały czas jest, próbował pożenić te dwie koncepcje w takim przemówieniu do ONZ-u. Ten przedliberalizm z XVII i XVIII wieku, przedliberalizm Machiavellego, Hobbesa, Locke'a, sprzeciwiał się władzy absolutnej Boga i monarchii ziemskiego. To była istota tej ideologii, tej filozofii. Ta filozofia była użyteczna dla holenderskich, angielskich, francuskich biznesmenów spoza szlachty, stanu uprzywilejowanego, także dla Żydów, którzy chcieli najpierw szlacheckich przywilejów, a potem wszelkiej władzy, także politycznej. Mieli pieniądze, więc filozofię wypromowali, liberalizm, a władzę przejęli dla siebie i dla następców. Dzisiaj światem rządzą już tylko pieniądze zamaskowane teatrzykiem demokracji. Ale gdybyż to było jeszcze były pieniądze prawdziwe, tak? Ale to są weksle bez pokrycia, wystawiane przez możnych, uprzywilejowanych producentów pieniądza z rzadkiego powietrza, głównie bankierów. Te weksle możni pożyczają szarej masie ludzkiej, żądają zwrotu z odsetkami, wytworzonymi realnym majątkiem pracą, czyli my się wykrwawiamy, oni się bogacą.
przedsiębiorczością i pracą bankierzy się bogacą, naszą pracą. Jeżeli burżuazyjna filozofia Locke'a była liberalizmem, to właśnie liberalizm stoi za dzisiejszym absurdalnym i skrajnie nieuczciwym systemem finansowo-politycznym. To liberalizm sprawił, że od lat ktoś zarabiał na bańce spekulacyjnej zwanej giełdą nowojorską, już teraz tylko na Nasdaqu, no i właśnie już na Nasdaqu też nie, jak widzimy od tygodnia. Ta bańka puchła, karmiona pieniądzem bez pokrycia, drukowanym przez Bank Centralny USA dla wybranych kumpli z banków inwestycyjnych, komercyjnych. Pieniądze nie przybywa, bańka niechże wreszcie pęknie. W tym roku przypadła okrąglutka, 201. rocznica terminu liberalizm. Dzięki temu, że w 1819 roku ktoś zacytował autora terminu, wiemy, że stworzył go Piotr de Biron, zwany jako Main de Biron, Maine de Biron się pisze. Troszkę polityk, zawsze myśliciel, taki zamyślony. Jako młodzieniec Piotr de Biron bronił Wersalu przed zrewoltowanym motłochem. Potem był umiarkowanym rewolucjonistą, potem umiarkowanym adwersarzem cesarza Napoleona, potem był umiarkowanym royalistą za restauracji. Jego umiarkowanie, umiar arystotelesowski, wspaniały, mógł mieć związek z takim faktem, że był wątły i chuderlawy. Słowo liberalis, liberalitas, w dawnych czasach, to łacińskie słowo, kojarzyło się z wielkodusznością człowieka wolnego. Wolny to po łacinie liber. Wolny człowiek od starożytności był liberalis, czyli był szczodry, wspaniałomyślny, wielkoduszny. Main de Biron nazwał liberalizmem co innego, doktrynę ludzkich swobód. Tę doktrynę, która tam gdzieś właśnie za Locke'a i Hobbesa drążyła społeczeństwa zachodnie. Faktycznie już przed nim to słowo było używane w takim podobnym znaczeniu, bo liberałami nazywano wrogów absolutyzmu, właśnie tak się nazywali wrogowie hiszpańskiej monarchii, agenci Londynu, masoni wykreowani przez Anglików, pracujący nad rozkładem rywalizującego z Brytyjczykami Imperium Katolickiego. Udało im się w XIX wieku już rozłożyć je totalnie. Jakimś zrządzeniem językowej opatrzności, a nie opatrzności, przez wieki człowiek wyzwolony, wolny, szerokomyślny, czyli ten liberalizm, stał się, czyli to słowo, zaczęło oznaczać człowieka tolerancyjnego, no a potem liberalizm stał się nowoczesnym liberałem i agentem Londynu. Prastare sztuki wyzwolone, czyli po łacinie artes liberales, no, liberalne sztuki, nie są dziś rzemiosła czy umiejętności liberalne. Nie są dziś sztukami ludzi wolnych, tylko sztuczkami liberalnej ideologii. Liberalizm u nas w Polsce fatalnie się kojarzy. To zapewne zasługa Bieleckiego i Balcerowicza. No młodsi nie pamiętają. Dlatego zwolennicy większych swobód wolą nazywać się wolnościowcami. Wspominałem o tym, że starzy UPR-owcy nie idą krok w krok za Korwin-Mikkem i wolą inną nazwę. Są także wśród nich libertarianie, którzy z klasycznym liberalizmem nie mają wiele wspólnego. Generalnie wolnościowcy chcieliby, żeby ludzie nie byli zniewoleni. Ale ludzie, po pierwsze, nasza ludzka wolność jest ograniczona przez naturę. Teraz nie pofrunę, jestem w pięknej lodzi, z której mógłbym pofrunąć na dość wysokim, w miarę wysokim piętrze. Tam mógłbym pomachać skrzydłami, tylko nie pomacham i nie pofrunę, bo nie, bo natura mi przeszkadza w tym. Nie mam takiej wolności. Poza tym ludzie lubią niewolę. Wolnościowcy nigdzie nie odnoszą sukcesów wyborczych. W Ameryce jest podobno trzecią partią, jeżeli chodzi o członkostwo, jest partia libertariańska właśnie, po republikanach i demokratach, a do najbliższych wyborów będą mieli jednego bodajże senatora, który już drugi raz nie będzie kandydował. Wygląda na to, że partia libertariańska w Ameryce, taki z tego rodzaju libertarii, może trochę nawet ojczyźnie libertarianizmu, nie ma sukcesów. Jako stary UPR-owiec, czy dawny UPR-owiec, coś wiem o tym, jak te programy wolnościowe nie porywają tłumów.
W dwustulecie, 201-lecie liberalizmu widzimy, że z nadregulacji, którą mieliśmy do niedawna, wchodzimy już w hipernadregulację. Obecny rząd nad tym też pracuje. I na razie końca nie widać. No ale końcem będzie upadek systemu. Upadek tego systemu, upadek obecnego establishmentu politycznego. Oczywiście kto się uratuje, tak jak stary Talleyrand wyszedł z ancien régime'u francuskiego i przeszedł do kolejnych mutacji Francji porewolucyjnej i sobie świetnie radził. No tacy będą i niech im się powodzi. Teraz pomyślmy sobie, jaki ład byłby dobry po tym upadku. No wczoraj rozmawiałem o tym z Krzysztofem Łukszą, jak kontynuować rozmowę o przyszłości demokracji w telewizji w Realu 24. Ta rozmowa będzie, teraz coś tam zapowiem już. Mianowicie ja powiedziałem mu tak, to było nawet na wizji. Mówię mu tak, słuchaj, demokracja się przeżyła, wszyscy o tym wiedzą, demokracja nie ma przyszłości. Postawmy raczej na prawo niż na demokrację. Czyli postawienie na prawo nie oznacza, że zwycięstwa liberalizmu. Absolutnie. Wielu liberałów, chociażby Korwin-Mikke w Polsce, to ludzie, którzy stawiają na prawo kosztem demokracji, wręcz kosztem demokracji. Ale to nie znaczy, że tylko liberałów. Gdyby był, załóżmy już, niech będzie ten liberalny ład, co on by zrobił z Polską? Otóż zniósłby na pewno przymus. Przymus, no, na przykład gdzie? Po stronie klienta i po stronie usługodawcy. Zniósłby asymetrię praw stron kontraktu, stron umowy. Ona narasta, ta asymetria. Ktoś musi być pozytywnie afirmowany, pozytywnie dyskryminowany, więc ktoś inny musi być negatywnie dyskryminowany. Klient jest rzekomo chroniony, tylko że jest tak, bo ktoś jest bity w związku z tym. Też zniesiona byłaby asymetria pozycji stron wobec państwa. Łącznie zniesiona byłoby też asymetria stosunków państwa ze stronami. Państwo ma teraz ogromną przewagę nad każdym. Zapomnielibyśmy o licencjach, o nadzorach. Swoboda kontraktowania byłaby zasadą. Teraz mówię cały czas o prawie cywilnym oczywiście, nie o prawie karnym, ale chcę się skupić na podstawach współżycia społecznego, czyli na prawie cywilnym, które jest najistotniejsze dla gospodarki. Byłaby zasadą swoboda umów, czyli nie byłaby swego rodzaju odstępstwem od zasady, że ktoś w umowie jest do czegoś zobowiązany, że umowy muszą być pierwotnie zapisane w przepisach. Nie. Ludzie by zawierali umowy, jakie chcą. Umowy tak zwane nienazwane właśnie. Teraz to się nazywa umowy nienazwane. Ludzie wymyślają umowę i ona jest. Umowy nazwane byłyby wyjątkami. To, co teraz jest bardzo szczegółowo uregulowane kodeksami, ustawami, jeszcze innymi jakimiś duperelami, czyli te umowy nazwane, umowa leasingu, umowa ubezpieczenia, nie wiadomo co jeszcze, te umowy mogły być uregulowane. Ale nikt by nie miał prawa ścigać ludzi, którzy zawierają podobne umowy, ale niedokładnie pasujące do tych definicji z ustaw. Tak? Obecny antyliberalny ład, czyli nieład, przetrwa jednak jeszcze jakiś czas, pewnie do ruiny Unii Europejskiej, która jest bardzo wyraźnie już dość blisko. No nie wiem, nie wiemy, nie wiemy. 30 lat temu pytaliśmy, ile jeszcze potrwa komunizm. 30 lat temu, 30 parę lat temu powiedzmy, tak? Bo 30 lat temu już go nie było. Niektórzy przewidywali to już w latach, początku lat 80., że on upadnie. Inni mówili, nie, jeszcze dziesięciolecia. Pod koniec lat 80. byli jeszcze tacy, którzy myśleli, że ten tak zwany komunizm, socjalizm etatystyczny, że on przetrwa jeszcze długo, no, ale już wielu wiedziało, że nie. Droga obecnego systemu wiedzie do śmietnika. Nie musimy budować liberalnego ładu. Zresztą nowy ład się pewnie zbuduje sam. On się zbuduje na ruinie, a więc między innymi na ruinie obecnego nadmiernego prawa, wszędobylskiego państwa. To samo, liczę na to, że to samo się rozsypie. Potem będziemy dopiero budować.
I tak sobie marząc 20 minut spojrzałem teraz. Ojej, ajej, ajej, strasznie długo. Przepraszam bardzo. Proszę o subskrypcję, o wybaczenie i o łapki w górę.